No, aż małpa ziewnęła. Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i witam was serdecznie w Don't Starve Shipwrecked, gdzie, słuchajcie kochani, poza odcinkiem pozbierałem trochę mięsa, udało nam się w końcu ten zarost zebrać, więc nie jest źle. Mamy też deski, więc tutaj przy tym piratokapelutatorze stworzymy sobie takiego oto mięsnego przyjaciela. Dobra, duży jest. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak duży, ale może być całkiem podobny, nie? Wygląda podobnie? No, może troszkę nie, ale wiecie. Ale tak troszeczkę. Tak przyciut. Dobra. I teraz co? A jak się go aktywuje? Aha, już ma mniej HP, bo go stworzyłem. No i dobrze, okej, okay, no to są dublony. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Gdzie są moje dublony na odłożone? Oczywiście, że nie pamiętam, gdzie one były. A uwierzcie mi, że ja kiedyś to będę pamiętał. Ale nie dzisiaj. O, tutaj są. Dobra. Więc skoro mamy już to, mamy trochę jedzenia, świńską skórę, którą musimy wyrzucić gdzieś, bo znowu nie spojrzałem, gdzie. O, tu. Dobra, kaski mamy w zanadrzu, teraz już sobie weźmiemy nasz rybi szkielet. I idziemy zobaczyć, co u naszego kumpla. Mianowicie pana... pochodnia, przeczytałem przychodnia, nie? Więc już jest źle ze mną. U pana wieloryba. Halo, ja bym chciał na łódkę. No fajnie, że jest stocznia, ale... No ej, no ludzie, no jak ja mam tutaj na tą łódkę skoczyć? Aha, chyba się... O, dobra. Już się bałem, że się źle ustawiłem. Czyli działa, no dobrze. No to to jest najważniejsze, że działa, nawet sobie klepsiki. Klopsiki chapnijmy na koniec. I płyniemy zobaczyć... Co przez te wszystkie dni zrobił nasz pan wieloryb? Dobra, jest jeden duży, jeden mały. Odrodzą się. Niestety musiałem ich trochę tam powybijać, aby właśnie co? Aby właśnie... Tam jest, dobra. Nazbierać mięsa tego, którego potrzebowaliśmy dla naszego kumpla, jeżeli możemy go tak nazwać. Dobra, fale nam tutaj nie straszne. Mam nadzieję, że gościu się już napompował. Jak to strasznie brzmi. Fajnie też, że mamy dużo miejsca. O, chyba się napompował. Nie, bierzemy kask futbolowy. No i co? I uderzamy. Uderzamy i uciekamy. Mam nadzieję, że to przeżyje. Jak tego nie przeżyje, to będę wściekły. I miejmy nadzieję, że plecak w wodzie wytrzyma. Wytrzyma. Maczetą? Chyba nie maczetą. Kilofem? Też nie. Siekierą? Przepraszam, halo, czy mam cię uderzyć? Maczetą. Ale maczetą oe. No nie, transportnika. No to jeszcze nie jest gotowy? Aha. Zabrzmiało to źle, ale okej. Dobra, słuchajcie, no to jeżeli jeszcze czekamy na naszego przyjaciela, to idziemy zwiedzać dalej. Czyli popłyniemy sobie troszeczkę na wschód. I może potem na północ. No to aż dziwne trochę. Dobra, a co takiego stało się, że aż tak nam mocno mózg leci w dół? To, że mamy mokry plecaczek? To szybka mapa była. Była tak szybka, że nie zdążyłem jej zauważyć. O, miecznik! A, dawaj go. Tak, i transportnika jeszcze raz. No bo czemuż by nie?
Dobra. Korle Supreme i płyniemy dalej. A, dlatego, że mam mokry plecak. No dobra. O, kumple! Cześć, kumple! Czekajcie, wy jesteście tutaj. Ja wam chyba... Czy będę musiał, czy nie będę musiał? Nie, nie muszę wam tutaj dawać bojki, żebym widział, że jesteście. Będę o was pamiętał. Są najlepsi kumple ever. Aż trochę żałuję, że nie mam dla nich żarełka. Jejku. Dobra, jak my tutaj stoimy? Słabo stoimy już z tym aerodynamicznym kapelusikiem. Tu są śmierdzi płaszki, to ja do nich nie chcę. To chodźmy trochę bardziej właśnie jeszcze na... Dobra, o, już nam plecak wrócił do żywych, powiedzmy. Dobra, zobaczmy, gdzie my teraz byśmy mogli. Dobra. Powiedzmy, że dopłyniemy sobie do trójkąta. Wtedy popłyniemy na północ. Bo gdzie ten? O, tu jest. Już go słychać. Dobra, już go widać. Teraz my lecimy do góry. Coś mi się wydaje, że się powoli... Przepraszam. Ale brzmiało to świetnie. Co my tutaj mamy? Wodny grób. O. To wodnym grobem też się będziemy kiedyś zajmować, ale to po pewnym spotkaniu z bossem. A takie wrakowe rzeczy bardzo chętnie, bo tutaj możemy zdobyć sobie troszeczkę czareczków. A jak wiecie, czareczki są super. No, jest bioluminescencja. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś coś w jakimś pobliżu jest właśnie. Ale przyznam wam się, że ten wiatr, no tak troszeczkę mnie niepokoi. I wiecie dokładnie, o co chodzi, więc nie muszę mówić zbyt wiele w tej kwestii. Już nie rozumiem troszkę, dlaczego te postacie pod wieczór tracą... Tracą właśnie troszeczkę tego mózgu. Bo w sumie nie powinny. No trochę tak na stresie, ale wiecie, ale musiałem. Dobra. Słuchajcie, tutaj mamy troszeczkę odkryte, więc popłyniemy sobie delikatnie. Znowu na zachód, znaczy znowu teraz dopiero na zachód i dalej lecimy na północ. Zobaczmy, może coś jeszcze gdzieś tutaj fajnego znajdziemy. No na pewno pojawiają się te fale monsunowe, one są powiedzmy troszeczkę no rzadko spodziewane, ale jeżeli one się pojawiają, to wiemy, co to będzie. O, jak pięknie mamy dzionek. A co to taka ciemna plama? To jest właśnie dziwne. Czasami pojawiają się takie śmieszne kwadratowe plamy. Nazwijmy to plamami. Bo... Wiecie, to takie sprawdzanie mapy. Dobra, chodźmy teraz z powrotem na wschód. Tutaj coś tam było. O, na ciebie tutaj nawet nie chcę wpadać. No, tutaj gdzieś właśnie, o, były jakieś wraki. No, tutaj też jest dużo fajnych rzeczy. Jest też morski grób i jest też kufer, którym nie ma nic ciekawego dla mnie. Dobra, dalej zwiedzamy. A, co? Liczę na to, że gdzieś może znajdziemy właśnie jakiś... Ojejku, kochani, ile was tutaj znowu? Szkoda, że wy się nie rzucacie na śmierdzi płaszczki, wiecie? Czy się może rzucacie? To
jest bardzo dobre pytanie. Halo? Dzień dobry, chodźcie na chwilę. Ja mam takie ojej, przepraszam, aż mi się kaszlnęło, ale was tu dużo. Rzucajcie się na nich! No tak trochę się na nim rzucają. Aż mnie trochę zmoczyło. No ja nie mogę. Dobra, ubijają mnie. No to fajnie. Fajnie jest mieć takich fajnych kumpli. O, patrzcie, darmowe gruczoły, jadowe. I? No i co? No i super, dziękuję bardzo, kochani, jesteście najlepsi. I nie mam tego. Żagielka, ale znowu mam. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, naprawdę. Rewelacja. No czegoś takiego się nie spodziewałem, ale jestem bardzo zadowolony z tego obrotu spraw. Jak mówiłem, oni to są naprawdę niedoceniani przyjaciele. Patrzcie, oni to robią wszystko bezinteresownie. To jest fajne. To nie jest takie, wiecie, najpierw daj, a potem ja się zastanowię, czy ci pomóc. Nie, oni pomagają bezinteresownie. No prawda też jest taka, że jeżeli oni mieli kłopoty, pewnie też bym im pomógł. Psia ryba, no. Co tutaj są? Znowu śmierdzi płaszczki. To powiedzmy, że je delikatnie ominiemy. Zobaczymy. No na tej wyspie byłem. Czy gdzieś jest jakaś wyspa, której powiedzmy, żeśmy nie zwiedzili? To tak już trochę wygląda, jakbyśmy już mieli prawie wszystko. Nie wiem, coś mnie korci jakby, że gdzieś może coś tutaj będzie, albo właśnie w tym miejscu, ale to no troszeczkę się nie zapowiada, kochani, prawda? Tą wyspę słabo zwiedziłem. To tak wygląda, jakbyśmy już mieli praktycznie prawie wszystko ogarnięte. To wiecie co? Gdzie tu my jesteśmy? Tu jesteśmy. To płyniemy centralnie na południe, aby sobie właśnie poza odblokowaniem mapy, żebyśmy sobie też zobaczyli ten skarb, który tam jest. I może akurat do tego czasu wieloryb się nadyma. No nie. Wszędzie są te śmierdzi płaszczki. Brzmi ciekawie, co będzie z tego wieloryba? Dobra, jak tam tutaj idzie to pływanko? No, mniej więcej jako tako. Trochę przemoczeni jesteśmy znowu. No, coraz lepiej, coraz lepiej. Tu się człowiek stara, a tu co chwilę nas coś przemoczy i co chwilę śmierdzi płaszczki. Rany boskie. Uj. Ale to było straszne. Chyba daleko jeszcze? No już troszeczkę niedaleko. Ale te fale się robią troszeczkę. No wzburzone to jest. Naprawdę ja będę teraz taki cały przemoczony. Teraz musimy zrobić sobie jakieś ognisko, jak trafimy na ląd. Normalnie pływając wśród śmierdzi płaszczek. Dobra, mieliśmy chwilowo problemy techniczne, ale tutaj Szymon czujnym uchem nas poratował. To jest ta, to jest ta. Dobra, akurat
przed nadejściem nocy, więc nie jest źle. No i tutaj jest też balon ten. No i fajnie. Dobra, to robimy sobie tak. Robimy sobie ładne ognisko. Może takie większe. Co wy na to? Nie wiadomo, jak długo ta noc będzie trwała. Może jeszcze tutaj będziemy wracać, więc powiedzmy sobie, że weźmiemy sobie to ognicho. Ciach, pach. Tym samym nagotujemy sobie czereczków. No i przyszła noc. No jeżeli nic zacznie wiać, to jeszcze będzie dobrze. Okej, okay, teraz czereczków troszeczkę można zjeść, one nam troszeczkę podbiją tego i owego. Dobra, teraz zetnijmy sobie parę drzewek, bo ja widzę, że już mamy dosyć mało ujejku. W ostatnim momencie. Panie Jadowity, idź pan stąd. W ogóle mnie nie strasz. Oczywiście, że węża walne. A, ile tutaj wężowej skóry, jak miło. No dobra. 4 gruczoły. O, nie podoba mi się ten dźwięk tak do końca. Ale poczekamy, aż nas nocka minie i będzie dobrze. Zagapiłem się i straciliśmy kapelusz. Rewelacja. Znaczy wcale nie, no ale... Najgorsze jest to, że nic nie widzę, ale wy chyba też. To jeszcze nic dobrego, ale wiecie. Skąd on idzie? A stąd idzie. Dobra, wiecie co? To zbieramy kwiatki. Po prostu. Ja tutaj raczej za często nie będę chodził. Więc niczym się nie musimy przejmować. Dobra, wykopujemy. I zobaczymy, cóż to za piękne skarby będziemy mieli. No i co, jakie rzeczy, to ja rozumiem. Bumerang, którego nigdy nie używałem, i dublony. Weźmy te dublony, a przy okazji jeszcze możemy pogadać z naszym kumplem transportnikiem. Halo, transportnik. No właśnie, ja wiedziałem, że ty tutaj masz młotek. Skrzynkę od razu rozwalmy. Weźmy sobie deser. Aha, dobra, przecież ja te deski. No dobra. Nic nie widział. Nic to nie zaszło. Masz miejsce na coś? Masz, o panie. No to słuchajcie, no to jest dobrze. To teraz tak, zobacz. Tobie damy deski. Bumerang taki mocny, że ho-ho, pisze tutaj nam Szymon, a aż się boję pytać. Dobra, mózgu wróć. Albo nie wiem, co zrobimy, weźmiemy sobie ten młotek do nas, a zostawimy gruczoły jadowe. I teraz porozwalamy te rzeczy, te sflaczałe balony. Te wiklinowe kosze. Puszka ze śmieszną nicią. Okej, z deski, z tego mi się, co się nie mylę, dokładnie. Były tutaj. Czy ty jeszcze transportnik masz na coś miejsce? No aż oczywiście, że nie. Wiecie, co zrobimy? To zrobimy sobie tak. Pozbędziemy się tych 3 dublonów na rzecz bryłki lodu. Wiecie czego? Bryłki złota i już jest stacja. Dobra, teraz troszeczkę z mózgiem powalczymy. Znaczy... Walczymy o to, żeby nam mózg przebić, dobić. Co ja mówię? Okej, gdzie jest moja wyspa? Moja wyspa jest tam i ona powinna być ustawiona tak. O, bardzo dobrze. Haha, zabiorę ci go. No i co ci teraz? Właśnie, mieliśmy ostatnio
Mówiliśmy, że jeżeli się uda, to będziemy zabierać te porzeczki. No i powiedzmy, że tak to można zrobić. Dobra, zjedzmy to, co mamy do zjedzenia. Weźmy sobie tego krzaka. Dobra, i opływamy dalej. No i widzicie, oczywiście wyszło jak zawsze, jak zwykle. Znowu jesteśmy pełni. No widzicie, to jest jakaś kolejna część. O, dużo tutaj się dzieje, przyznam się. A z tego, co mi się wydaje. No. Dobra, tutaj się postawimy, wyzbieramy wszystkie możliwe kwiatki stąd, jakie możemy, bo tak naprawdę czemuż by nie? Bumerang jest mocny, powiadasz. No to jest dobre pytanie, czy on naprawdę jest mocny. Bo ja wiem, że tutaj Szymon wali sarkazmem total. Ale teraz to mnie zainteresowało. Ej, ale może bumerang jest dobry na meduzy. Oczywiście, że chciałem, że uderzyć meduzę i walnę. Aha, i to zawsze ja też obrywam. Fajnie, ja mogę jakoś nie oberwać od niego? Dobra, wiesz co, ten bumerang jest naprawdę słaby. Nie jest on wart tych grzechów. Dobra, kochani, wracamy. Wracamy na razie do domu. Pozbędziemy się rzeczy, które tutaj pięknie nazbieraliśmy. Zobaczymy sobie jeszcze, czy tutaj coś jest poza śmierdzi płaszczkami, oczywiście. Pozwiedzamy sobie nowe tereny. Ja jestem zadowolony, bo mamy już tak zwanego, tak znaczy, przepraszam, tak zwane koło ratunkowe. Więc w razie gdyby coś się z nami stało, to możemy być pewni, że się odrodzimy w bazie jako tamten Mister Kukieł. Więc wiecie, już jest dobrze. Patrzcie, między falami można sobie przelecieć. Myślałem, że to samolot, a to przecież to. Ej, ale halo, halo, z jakiej to racji? O-o. Ale halo, tak bez tego? Co to było, tak bez zapowiedzi? Oj, ten wiatr mi się nie podoba i to wcale. Patrząc po tym, ile mam łodzi, czy jaki mam procent łodzi, to powinienem mieć chyba zestaw do naprawy tej łodzi. Tak, jest w domu. Ha! Czyli standardowo. No i teraz niech mi ktoś powie, czy to jest ten piękny czas, w którym już się pojawi nasz złol, którego wcale nie chcę tutaj widzieć. Ale w sumie mogę nie schodzić na ląd. Możemy sobie tak ładnie poczekać tutaj i mieć święty spokój. Teraz nie pamiętam, czy to po prostu jest zwykły wiaterek, czy to oznacza problemy. Puszka ze śmieszną nicią. Wiecie co?
do tej puszki możemy iść do króla. Znaczy, z tą puszką możemy iść do króla. Zobaczymy, co tam od niego dostaniemy, ale znając życie, to on pewnie śpi teraz. Kurczę, nie podoba mi się ten wietrz. Ale małpek nic nie mówi, to może oznaczać to, że to jeszcze nie on. Dobra, ty się tam trzymaj, ja tutaj pozrzucam szybko rzeczy. No jeżeli mi się on gdzieś tutaj pojawi w okolicy, to się zapłacze. Czy może nie zapłacze, ale wiecie, o co chodzi. Dobra. Jakaś ta wężowa skóra. Chciałem powiedzieć, że tu, a tu jest. Dobra. Klejnoty. Taki i taki. Dobra, z tych rzeczy wszystko. Zostawmy jeszcze sobie, o. Nie, to po prostu pora huraganowa się zaczyna. Nikt się nie stresuje. O. Ważne, że nie jest, że nie pada. No i się skończyło. Na ilu się skończyło? To niedobrze, to dokładam. Małpek, ja mam nadzieję, że jeżeli cokolwiek się będzie działo, to ty zaczniesz gadać. Możesz nawet przemówić ludzkim głosem, mi to nie przeszkadza. Ufam tobie, wiem, że raczej będą to jakieś mądre rzeczy, więc wiesz, pikuś. Do deszczuś. Dobra, co oznacza, że raczej zaczęła nam się pora huraganowa. I to tak mocno. Słuchajcie, mamy absurda sole. Weźmy sobie jeden w końcu. O, wyglądamy absurdalnie, ale jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. Pamiętajcie o tym. To co? Do pana wielorybka? Czy on już się nadymał? A powiedzmy, że najpierw polecimy do króla. Po czemuż by nie? Ależ wieje. Dobra, na chwilę obecną mi starczy, nie mam czasu. Muszę porozmawiać z królem. Znalazłem bardzo dziwną puszkę z bardzo śmieszną nicią, więc on na pewno będzie wiedział, co z tym poczynić. No właśnie, chciałem się spytać, czy jestem daleko, ale on jest tu. Trzymaj. No i się ucieszył. Dawaj, coś tam masz fajnego. 10 dublonów, o. No i to jest piękny wynik. I skrzynka zatonęła. Jak ja teraz do tego wieloryba dopłynę? Dobra, liczmy na to, że ten wieloryb już. Ja wcale nie patrzę na tą złą pogodę, wcale ona mi nie przeszkadza. Oj, ale z burzą, powiem szczerze, się człowiek może zestresować. Właśnie, zbieramy też wodorosty przy okazji, bo jak widzicie, mamy już 26% naszej zbroi. A no nie okłamujmy się, przydał. By się troszeczkę wspomagania. Tego nie zszyjemy, ale też możemy zbudować inne. Nowe, wcale nie gorsze. Znaczy identyczne, ale. Jak tego wali tymi piorunami, to może jeszcze by się udało, żeby. Jak ja tutaj mam płynąć? No, oj, mniej więcej tak. Proszę mnie nie straszyć. Ja jestem przygotowany na wszystkie ewentualności, chyba. No i tak widzicie, delikatnie pod prąd, albo i mocno pod prąd. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam wyżej.
A tu idzie ciemność. Wiecie, z tym chłopkiem to jest tak, którego zrobiliśmy, że ja liczę na to, że au, że ja nie będę musiał go używać, ale w razie, gdy coś się stało, no to wiecie, to mamy to. Ty już się na... Nie. No trupu niebieskiego wieloryba jest, ale no, no dobra, no to nie, to nie. Łaski bez, wracamy do domu. O. Dziękuję za strzała. Jeszcze sobie na koniec tej pięknej imprezy zrobimy muszelkową zbroję. Proszę mnie nie straszyć. No i teraz wszystko zbieram. No i dobra. Dojdą sobie, są i żyją, więc to jest akurat dobra wiadomość. A, no strasznie nie mogę nawet tutaj stać. No i pięknie. Dobra, to zróbmy tak. Raz, dwa. No trzy, bo to trochę będzie trwało. Okej, gdzie są muszelki? A tu są. Dobra. Ciach, mamy to. Co ja mogę zrobić z tym mięsem? Tak, zróbmy parę miki z tyłu. No, to się chwileczkę porobi. Ale ta pogoda nas w ogóle nie rozpieszcza. Nic a nic. Dobra, te mięso potwora zanieśmy po prostu do tej skrzynki, bo ja widzę, że one i tak się popsuje. Okej. A, tak będziemy mocno zrobić, co zjemy. A, ksiądz cieszy ładnie. No dobrze, kochani. Tym samym, jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i kanał zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to oczywiście wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie pojawiam się zawsze według harmonogramu. Więc ja wam życzę miłego dzionka, popołudnia, wieczorku, nocy, brzasku i bądź poranka. Szymon was też pozdrawia, racjonalizator, piknik i cała reszta też. I te krokopsy, które przychodzą praktycznie co trzeci dzień, też już mnie denerwują. No, to tak tyle. Więc z nimi spotkamy się następnym razem. Trzymajcie się i baju, baju.